W oparciu o 11 dokumentów wybrałam te 4, które według mnie są takie najważniejsze, najmocniejsze, najlepiej naukowo udowodnione. Zrobiliśmy taki przegląd piśmiennictwa i polegało to na tym, że każdy z dokumentów został bardzo wnikliwie przeanalizowany, jakie dokładnie rodzaje wysiłku fizycznego i formy aktywności są zalecane. I zobaczcie, jaka nastąpiła zmiana już na przełomie ostatnich lat. To są dokumenty, które były przeanalizowane przez nas do roku 2017, czyli przed ostatnim przeglądem. I dla przykładu podam, może sobie tutaj włączę wskaźnik najpierw troszkę. Poczekajcie proszę, powinno być widać. Okay. I tutaj mamy ćwiczenia aerobowe, ćwiczenia oporowe, czyli to są te ćwiczenia aerobowe, to są takie ćwiczenia, w których mocno pobudzamy układ krążeniowo-oddechowy, w którym oddech wyraźnie przyspiesza, angażujemy duże grupy mięśniowe. Ćwiczenia oporowe, inaczej trening oporowy, wcześniej to się nazywało ćwiczenia modelujące sylwetkę, czasami ćwiczenia siłowe, chociaż to nie do końca zawsze są takie typowe ćwiczenia siłowe, ale najczęściej wykonywane z ukierunkowaniem na konkretną grupę mięśniową, często z dodatkowym oporem, z dodatkowym sprzętem i ćwiczenia rozciągające. I zobaczcie teraz proszę, do 2017 roku tylko 2 dokumenty wymieniały ćwiczenia rozciągające. Był taki moment, taki dłuższy moment, kiedy ćwiczenia rozciągające nie były kobietom w ciąży zalecane, bo była teoria, zresztą niepotwierdzona do tej pory i najprawdopodobniej nie będzie potwierdzona, a wręcz jest systematycznie obalana, że na skutek działania hormonów ciążowych, które wpływają na to, że stawy są troszkę bardziej rozluźnione i mają takie być, no że ćwiczenia rozciągające mogą być niebezpieczne, bo ta hipermobilność stawów no nie pozwala kobiecie wyczuć, gdzie jest granica bezpieczeństwa. No i rzeczywiście nie było za bardzo popularne wykonywać ćwiczeń rozciągających, albo były takie zalecenia, że w bardzo ograniczonym zakresie. Już w ostatnich tych 5 latach, od 2017 w górę, już coraz więcej organizacji wymienia jako rodzaj ćwiczeń, właśnie ćwiczenia rozciągające. Także chociażby na tym przykładzie widać, jak mocno zmienia się podejście i ono zmienia się właściwie w każdym aspekcie, jeżeli chodzi o programowanie i realizację programów treningowych. Jakie konkretne formy, tak? Czyli rodzaj wysiłku to może być właśnie taki trening aerobowy, anaerobowy, wzmacniający, oporowy, inaczej rozciągający ćwiczenia, natomiast formą jest jazda na rowerze, taniec, spływanie, tak, to są formy aktywności fizycznej. I co jest zalecane dla kobiet w ciąży? Tu podobny schemat, w jaki sposób to przeanalizowaliśmy, czyli tutaj mamy te dokumenty, które zostały poddane analizie, a tutaj formy ruchu, które zostały wymienione jako te, które są rekomendowane. To nie znaczy, że jeżeli jakaś organizacja nie wymieniła tej formy, to ona jej nie zaleca. Po prostu z nazwy, na przykład w Australii, został wymieniony aerobik. Tak, i mamy tutaj aerobik 4 razy wymieniony, mamy jazdę na rowerze, mamy taniec, mamy taką codzienną aktywność fizyczną, też często się mówi, że właśnie taka zwykła, funkcjonalna aktywność fizyczna jest czymś, co powinniśmy rekomendować dla tych pań, które były nieaktywne przed ciążą, czyli te, które nie za bardzo lubią ćwiczyć, miały czas ćwiczyć, no a powinny jednak zwiększyć wydatek energetyczny, pobudzić układ krążenia, więc nawet takie zwykłe czynności jak sprzątanie, wejście po schodach, zrobienie coś w ogrodzie, to są takie dobre początki, żeby ogólnie tą aktywność fizyczną zwiększyć całodzienną. No, wymieniane były jeszcze zajęcia grupowe, ćwiczenia w wodzie, jogging, pilates. Pilates tutaj z gwiazdkami oznacza to, że po modyfikacji, tutaj chodzi o te ćwiczenia, które nie mogą być wykonywane w pozycjach leżących na brzuchu, co jest z wiadomych względów no, uzasadnione. Pojawia się też bieganie i to w takich 3 mocnych rekomendacjach kanadyjskich, wydanych przez takie amerykańskie wytyczne. I też tutaj są z gwiazdką, co znaczy bieganie jest rekomendowane dla tych pań, które biegały
przed ciążą. Mamy rower stacjonarny, sporty rakietowe, nawet się też pojawiły i też dla osób, które uprawiały sporty rakietowe przed ciążą. Mamy trening oporowy, mamy stretching, pływanie, czyli stretching jako taka forma zajęć, tak? Bo jakby stretching oczywiście jest rodzajem ćwiczeń rozciągających, taką techniką ćwiczeń rozciągających, natomiast tutaj chodzi o takie całe zajęcia, które są ukierunkowane tylko na to. Pływanie, spacer i joga. Joga też ma ograniczenia co do pozycji. Oczywiście spacery, bardzo popularna forma, ale tutaj do tych spacerów, tak kolokwialnie mówiąc, przyczepię się trochę, bo rzeczywiście najłatwiej nam powiedzieć, proszę spacerować, ale te spacery też mają swoje ograniczenia i spacery będą świetnie działały, ale jeżeli będą wykonywane prawidłowo technicznie. I co się okazuje, że bardzo łatwo zgubić technikę chodzenia w ciąży i na to uczulam, bo z naszych obserwacji wynika, nie jest to niestety jeszcze potwierdzone, więc nie mogę dać takiej oficjalnej tutaj rekomendacji, ale po długich spacerach panie często narzekały na bóle pleców, na bóle miednicy, na bóle stawów kolanowych i często wiąże się to z tym, że na skutek rozwoju ciąży i na skutek tego, że brzuch bardzo do przodu ciągnie całe ciało, kręgosłup się mocno wygina, zaczyna się też taki kaczy chód, to jest taka też kolokwialna nazwa na to, jak kobieta czasami w ciąży chodzi, czyli stawia szeroko nogi i tak jeszcze z boku na bok. I faktycznie takie obciążenia to nie są naturalne obciążenia dla ciała i faktycznie długie spacery, które są niepoprawne technicznie, czyli kiedy gubimy tą taką naturalną, fizjologiczną technikę chodzenia, są bardzo niekorzystne. Stąd też, jeżeli panie ciężarne się decydują na chodzenie, to proszę zwróćcie uwagę, żeby jednak utrzymać prawidłową postawę ciała, żeby prosto stawiać stopy, nie puszczać tak stóp na zewnątrz i nie chodzić kaczym chodem. Mamy formy, które są uznawane jako ryzykowne. Tak, czyli są też takie dokumenty, które wyraźnie napisały, że jakaś forma wymaga przeanalizowania. Także to nie jest tak, że one są niebezpieczne. Zwróćcie uwagę, że są jako ryzykowne, tak, czyli z angielskiego risky sports czy risky forms, a nie niebezpieczne, zakazane. To znaczy ryzykowne. I między innymi tutaj mamy Międzynarodowy Komitet Olimpijski, daje też takie uwagi, to są te jedyneczki, że należy rozważyć udział w tych sportach, jeżeli istnieje ryzyko kolizji z innymi zawodnikami lub wynikające z czynników środowiskowych. Trening niekontaktowy może być kontynuowany. Co to znaczy? Na przykład mamy gimnastykę artystyczną, mamy koszykówkę, mamy tory bobslejowe, tak, które Międzynarodowy Komitet Olimpijski dopuszcza do tego, że kobieta ciężarna może to kontynuować, natomiast już faktycznie udział w zawodach, czy właśnie ten moment, kiedy jest sytuacja kolizji z innym zawodnikiem, wymaga tutaj rozważenia. Tak samo mamy z narciarstwem zjazdowym, hokej na trawie, narciarstwo freestyle'owe, łyżwiarstwo figurowe, gimnastyka, piłka ręczna. Myślę, że takimi najbardziej kontrowersyjnymi sportami to jest nurkowanie i tutaj jest trochę publikacji naukowych dowodzących temu, że być może istnieje ryzyko chwilowego niedotlenienia płodu, jeżeli schodzi się na bardzo głęboką wodę. Te dowody naukowe są takie, można powiedzieć, częściowe, to znaczy no, nikt nie podjąłby się tak ryzykownej pracy badawczej, że wziął kobiety, które będą losowo dobrane do tych, które będą nurkowały, do tych, które nie nurkują, no i porównać, jakie będą efekty. To raczej są takie badania retrospektywne i też badania na zwierzętach i w oparciu o to, no gdzieś te opinie nadal są, że to nurkowanie takie na głębokiej wodzie rzeczywiście tutaj może coś niekorzystnego dla płodu wnieść. No tu mamy jeszcze z takich powtarzających się ogólnie sporty kontaktowe, tutaj chodzi właśnie o to ryzyko kolizji z innym zawodnikiem, zderzenia się, działania sił i też tak na pocieszenie może powiem dla tych kobiet, które być może miały jakąś kolizję, nie tyle kolizja jest niebezpieczna dla samego przebiegu ciąży i dla naszego dzieciaczka, co
problematyczne jest leczenie kontuzji i podawanie chociażby leków przeciwbólowych, jeżeli właśnie nastąpi jakieś stłuczenie, ryzyko, jakieś takie no, złamanie czy jakakolwiek inna kontuzja, która no, wymaga tak leczenia środkami przeciwbólowymi. Z innych jeszcze nie do rozważenia, form aktywności mamy podnoszenie ciężarów, ale jako dyscyplina olimpijska to nie jest podnoszenie no, zwykłego takiego obciążenia w treningu siłowym na siłowni. Mamy też jeździectwo do rozważenia, hokej na lodzie, saneczkarstwo, sporty walki, kolarstwo górskie, rugby, jazda szybka, tak zwany short track, skoki ze spadochronem, snowboard, piłka nożna, niektóre konkurencje lekkoatletyczne, squash, surfing, skoki na trampolinie, piłka siatkowa, narciarstwo wodne. Tak, także większość, tak jak tutaj widzicie, to są te jedyneczki, aczkolwiek no, amerykańskie Kolegium Medycyny Sportu jednak od razu stawia, że te akurat dyscypliny no właśnie przez swoją kontaktowość powinny być do rozważenia. I co to znaczy, że powinny być do rozważenia? To znaczy należy wziąć pod uwagę, co kobieta potrafi i na jakim poziomie technicznym jest w momencie, kiedy zachodzi w ciążę. Także to, co czasami się wydaje dla jednej osoby bardzo niebezpieczne i w ogóle no, niemożliwe, żeby wykonać nawet nie będąc w ciąży, dla niektórych pań będzie zupełnie nieproblematyczne i będą się świetnie czuły i bezpiecznie się czuły. I to poczucie bezpieczeństwa i własnej samooceny jest tym kryterium, które powinno być brane pod uwagę w jakichkolwiek rekomendacjach, czyli to kobieta decyduje, czy będzie kontynuowała swój program treningowy, czy nie.